Kurpie to nazwa grupy ludności, która osiedliła się w północno-wschodniej Polsce. Stanowią oni integralną część Mazowsza, największego polskiego regionu, którego stolicą jest Warszawa. Kurpie zamieszkują Puszczę Zieloną na północ od Narwi. Pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu w XVI wieku oraz Puszczę Białą w widłach Bugu i Narwi. Początek osadnictwa w tym terenie sięga XII wieku. Są jedną z najciekawszych grup etnograficznych w Polsce. Tę niepowtarzalną kulturę stworzyli przed kilkoma wiekami ludzie uciekający w niedostępne, bagienne, gęsto zalesione tereny przed karzącą ręką prawa. Nazwa kurpie pochodzi od obuwia plecionego z łyka drzewnego. Kurpiów, podobnie jak przed wiekami, także dzisiaj wyróżnia poczucie godności, wolności oraz wyjątkowa sztuka, jaką tworzą. Tradycyjne wzory przekazywane są w rodzinach od pokoleń. Liczne rzesze artystów kontynuują takie dziedziny twórczości jak wycinkarstwo, plastyka obrzędowa, bursztyniarstwo, plecionkarstwo, rzeźbiarstwo, garncarstwo i tkactwo. Niedziela palmowa na Kurpiach zwana była także kwietną lub wierzbną. Tego dnia przynoszone są do kościoła wielkie, kilkumetrowe palmy. Nabierają one wielkiej mocy poprzez poświęcenie w kościele oraz uczestnictwo w uroczystej procesji. Na Kurpiach wierzono, że szczęście i pomyślność przynosi palma, która po posadzeniu w ziemi puści korzonki i wyrośnie z niej drzewo lub krzew. Wierzono także w to, że im dłuższą palmę uwije się w domu, tym wyższe dzieci urosną. Tylko na Kurpiach palmy osiągają długość od 2 do 10 nawet metrów. Aby podtrzymać tę tradycję, w 1969 roku w miejscowości Łyse zorganizowano konkurs na najpiękniejszą palmę, który odbywa się nieprzerwalnie do dzisiaj. Palmy wykonywane są z zielonej roślinności leśnej oraz z kolorowej bibuły. Tworzą wielobarwne, piękne kompozycje. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki. Aby je podziwiać, corocznie do Łysek zjeżdżają rzesze turystów pragnących nacieszyć oczy piękną sztuką kurpiowską. Konkursowi na najpiękniejszą palmę towarzyszą kiermasze artystów ludowych i koncerty zespołów regionalnych. Wykonaniem wielkanocnych pisanek w Puszczy Białej zajmowały się wyłącznie kobiety. Charakterystyczną techniką zdobienia jajek w tym regionie jest oklejanie. Skorupki jaj oklejane są miękkim rdzeniem sitowia leśnego. To roślina rosnąca pospolicie nad brzegiem wód i na mokrych łąkach oraz kolorową włóczką. Pisanki wykonywano niegdyś w dużych ilościach, obdarowując się nimi. Mamy robiły je dla własnych dzieci i chrześniaków, dziewczęta dla narzeczonych. Z pisankami wiązały się różne zwyczaje i wierzenia. Do ciekawszych z nich należały tłuczenie święconych pisanek i rozsypywanie po zagrodzie, co winno zabezpieczyć gospodarstwo przed szkodnikami. Skorupki jajek rozsypywano także po polu dla zwiększenia plonów. Na terenie Puszczy Zielonej wykonuje się pisanki dwoma technikami – pisania woskiem i skrobania. Tradycyjnym sposobem barwienia jajek było używanie barwników roślinnych. Wywar z łupin cebuli, kory dębowej, ziaren i pędów żyta, owsa, pszenicy, bazi topoli, kory leszczyny czy też mchu. Najpopularniejszą i najstarszą techniką zdobienia jaj jest technika batikowa, czyli pisanie woskiem. Technika ta polega na malowaniu wzorów pisakiem, czyli patyczkiem z osadzoną na końcu szpilką, maczanym w roztopionym wosku. Stosuje się motywy mogące powstać z prostych elementów – przecinka, kropki i linii. Następnie zanurza się jajko w barwniku, po czym ściera wosk i otrzymuje biały wzór na barwnym tle. Na pisankach kurpiowskich widać motywy stylizowanych kwiatów, liści, wachlarzy, gwiazdeczek,
kurzych łapek i motywy geometryczne. Inną techniką zdobienia jajek jest skrobanie, dekorowanie jajka techniką rytowniczą. Na ufarbowanym jajku ostrym narzędziem, nożykiem, szpilką lub żyletką wyskrobuje się przeróżne wzory. Jajka skrobane charakteryzują się dużą precyzją wykonania. Są swoistym dziełem sztuki. Niektórzy potrafią na skorupkach jajek wyskrobać nawet tradycyjne wzory wycinanek, leluje i gwiazdy. Wycinkarstwo powstało na Kurpiach w drugiej połowie XIX wieku. Przed dwoma najważniejszymi świętami w roku, Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, kobiety starały się przyozdobić okna oraz zniszczone ramy obrazów wycinaną w ozdobne wzory białą bibułą. Za klasyczne formy wycinanki kurpiowskiej uznano leluje i gwiazdy. Leluja to kompozycja symetryczna, pionowa, dwuczłonowa. Część dolna, mniejsza, stanowi podstawę, część górna, rozbudowana ornamentalnie, to korona. Może być zamknięta lub otwarta. Wpisana w owal lub prostokąt. Najczęściej zwieńczona jest elementem akcentującym oś symetrii, na przykład krzyżem. Gwiazda natomiast, zwana także kółkiem, to jednobarwne koło o 16 lub 32 promieniach z ozdobnym ornamentem ażurowym, rozbudowanym symetrycznie od środka i rozłożonym równomiernie na całej powierzchni między rozchodzącymi się promieniście ramionami. Obecnie największe ośrodki wycinkarstwa to Myszyniec i Kadzidło. Gość jest na Kurpiach mile witany i usłyszy od gospodarzy: zitajta do nas.